Test taniej ładowarki za 5 zł do telefonów komórkowych. Najpierw test napięcia podczas kręcenia. Teraz test natężenia pomiar maksymalnie do 400 mA. Pomiar natężenia maksymalnie na 10 A ustawiony zakres. Test natężenia przy ładowaniu. Pomiar wykonany programem Ampere. Wydaje się, że daje za duże napięcie. Przy zbyt szybkim kręceniu za duże napięcie telefon rozłącza automatycznie. Przy wolnym kręceniu udaje się ładować. Podsumowanie jest takie, że stabilizacja nie działa zbyt dobrze, stabilizacja napięcia i nowsze telefony mogą źle wykryć napięcie, po prostu się nie ładować. A sumaryczny prąd, jaki daje, to około 0,4 A, maksymalnie 0,5 A, czyli jakieś 3 W.